To są jakieś materace, czyli ktoś tutaj śpi. Jakiś bezdomny. Wejdziemy tu. Przyjechaliśmy sobie na spacer do nowego parku. Jeszcze tutaj nigdy nie byliśmy. Samochód zostawiliśmy na parkingu darmowym, także nie ma problemu. Dzieci, chodźcie tam, tam jest jakiś wodospad. Znalazłem taką informację, że jest tutaj wodospad w parku, więc idziemy zobaczyć. Musimy przejść przez tory kolejowe, zaraz wejdziemy na wiadukt. Juhu, biegniemy, Szymuś. Ania, czemu zapomniałaś rąk? O, są. Biegniemy do pociągu! I doszliśmy, będziemy patrzeć, czy jakiś pociąg przejedzie, ale fu, fajnie. Ej, ale to jest niskie, zobaczcie jak to... Ta barierka jest za niska. Można bez problemu przelecieć. Ale ja nie przelecę! No ty nie, ale ja, dorosła osoba, to mogłaby przelecieć. Postanowiliśmy zejść. Ania idzie pierwsza, ja czekam jeszcze na Nadię. Jeszcze Szymuś, gdzieś tam w krzakach sika, ale poczekam na niego. Ej, jedzie pociąg! Szymek, chodź, pociąg jedzie! Jeee! To nie pociąg, to tramwaj, proszę Państwa. Ale cóż. Widzieliście? Widziałaś, Ania? Chodź, idziemy jeszcze! Idziemy. Jedzie następny! Wow! Ale fajnie. Jeszcze zaczekamy! Czekamy na jeszcze jednego. To był tramwaj. A my byliśmy na tym wiadukcie. No to był tramwaj, no to nie był pociąg. Idziemy pod most zobaczyć. Nie, nie zbliżamy się. Oj, Szymuś się przewrócił. Tak jest pod mostem w Hiszpanii. No właśnie, no ej, ej, proszę Państwa, widzieliśmy dwa pociągi. To nie były pociągi, to były tramwaje. No a dlaczego nie pociągi? Nie wiem. To są jakieś materace, czyli ktoś tutaj śpi. Jakiś bezdomny. Wejdziemy tu. O, jak to... Stromo, jakieś boje, jakaś lina i materac. Tu jest zimno? To idziemy do parku, chodźcie. Nie, idziemy na słońce, bo tam jest ciepło. No, fajnie tutaj, naprawdę coś nowego. Polecamy. Dobrze, dzieci chcą jeszcze jeden tramwaj zobaczyć, więc staniemy sobie w słoneczku i poczekamy. Ani zimno, bo trochę wieje. I tak sobie chowamy tutaj, tak? Żeby nam było ciepło. Ja mam akurat ciepłe ciało. Ja też. Dobrze, nie jedzie tramwaj. Idziemy do parku. Idziemy do parku. I tuż za torami jest wejście do tego parku. Tak wygląda oficjalne wejście. Niepozorne. Jeleniem, a my... To będzie mały jelonek, a my dwie sarenki? A ja będę kim? No... Jeleniem? Ja jestem jeleniem. Ja jestem jeleniem? No. To obraźliwe jest. No ale Szymek też jest jelonkiem. Aha, no dobra. Wow. Piękne. Chodź, my jesteśmy sarenkami, bo my jesteśmy dziewczynki. Dobrze. A wy jesteście jeleniem. O, jest tam jakieś jeziorko. A my jesteśmy na jakiejś górze. Doszliśmy na sam szczyt. Tu nie ma wodospadu, ale jest za to szczyt i widok na panoramę miasta. Tata. Tutaj jest jakiś stawik, zobaczcie. A my jesteśmy 173 metry nad poziomem morza. Nie, chyba nie. Pomyliło mi się. To jest góra w Alicante, bo tu jest Alicante, tu jest góra Świętej Barbary. Nagram sobie szczyty, jakie tutaj są. Tu można wejść na Maigmo, La Moleta, Xixona. Wow, doszliśmy do wodospadu. Myślałem, że będzie większy, ale i tak jest ładny. I stawik, proszę Państwa. Są ryby? Nie. No bo kaczki są. Są ryby. Zobaczcie ile rybek. Takie malutkie. No. Takie maciupęcie przecinki. No. Są te rybki. Tylko nie wpadnijcie, dzieci. Nadia, może nie. Pokażę Wam ten wodospad jeszcze. Przeszliśmy na drugą stronę. O, są kaczuszki, zobaczcie, przypłynęły do nas. Pewnie chcą jedzenie. Ale my nie mamy. No my nie mamy. A poza tym podobno się nie karmi chlebem kaczek, bo mogą zdechnąć. Ale patrzcie, tam są duże ryby, takie pomarańczowe, karasie. Widzicie? Jesteśmy pod takim balkonem i tutaj jest zakaz przejścia, ale ja wam chcę pokazać, że tam jest taka łódka i nie wiem, chyba do obsługi
Tak myślimy, że może fajnie by było wypożyczyć taką łódkę i sobie popływać po tym stawiku. Ale chyba nie. Tam są małe kaczuszki. Chodźcie na ten balkon, zobaczymy jak tam jest. Ania już wchodzi. Zobaczcie jak tutaj jest fajnie. Taka drewniana podłoga i można sobie popatrzeć na cały staw z góry. Już idziemy. Jest pięknie. Teraz umyjemy sobie samochód, ale mamy tylko 1 euro. Zobaczymy, czy da radę. Nie chcę mi się iść rozmieniać. No to wrzucaj. A gdzie? A tu. I lavado. O kurka. Nagrywaj, Ania. I właśnie tata myje. Ja tu jestem i zaczynamy myć. Jesteśmy na wszyscy. Tam panie, tam jest jeden, tu dwa, tu trzy, tu cztery. Czyli dwa. A ja, okej, a ja jestem tu z wodą. Oto proszę państwa, myjnia taty. No właśnie, myjnia taty dla wszystkich. A ta myjnia, więc proszę patrzeć na myjnię radości. No powiem wam, że za 1 euro obleciałem cały samochód, trochę dachu nie doczyściłem, ale mam nadzieję, że nie będzie smug. No, może będzie. Chodź, jedziemy na pizzę! Jedziemy na pizzę! Jedziemy! Mamy pizzę! Nie! Która jest wasza ulubiona? Ta, margarita. Najlepsze są kuleczki. To jest taty i Simona, a to jest moja i Ani. Pizza już otwarta, Szymuś zbiera kuleczki, a ja wam powiem, że w tej przyczepie nie ma opiekacza albo opiekarnika, więc robimy pizzę na patelni. Po prostu odpalamy i wkładam tutaj pizzę. Wziąłem, Szymuś. Dobra, i bierzemy pizzę. I powiem wam, że może góra się tak fajnie nie przypieka jak na opiekaczu, ale dół jest chrupiący, więc dzieciom to starcza. I po prostu są szczęśliwe, że w ogóle mogą zjeść tą pizzę. Ej, to tacy i moje. Tak. Ale sprawdzę jeszcze, jak będzie zrobiona po przykryciu przykrywką, bo jeszcze nigdy tak nie robiłem. No bo w sumie zobaczcie, jest komora zamknięta, tak samo jak w piekarniku, powinno to się zrobić, nie? A kiedy? Pokrywka zaparowała, się robi. Zrobiło się jak kwiatek! No, jak kwiatek. Powiem wam, że Kasi nie ma, bo poszła biegać nad morze, więc jesteśmy sami. A tak to dzisiaj sobie pracowała, robiła księgowość w firmie, więc jej nie ma na odcinku. Obraliśmy mandarynkę dla naszej papuszki, idę jej zanieść. Podobno lubią takie rzeczy. Maja, proszę. Będzie jadła? Tutaj, Maju. Tutaj, chodź. Masz mandarynkę, pyszna. Chodź na mandarynkę. Dobrze, ja jej wrzucę tutaj do tego, tam sobie zje. I jak tam? No fajnie, robi się, robi. Zobaczcie, już tutaj bulgocze, ale już trochę czuć spalonym, więc pewnie od dołu jest przyjarana, zaraz zobaczymy. Zobaczcie, jaka fajna, trochę się jara. Dobra, wyciągamy. Już jest jadliwa. No lepsza taka niż żadna, nie? No i co, zrobiła się. Powiem wam, że fajna, jest chrupiąca od dołu. Tutaj jest też ser stopiony, więc teraz kładziemy dziewczynek pizzę. Ja. Nie, bo tam jest gorąco na dzisiaj. Dawaj. Ja to włożę najlepiej. Dobra. Wróciła Kasia i już pracuje. Zobaczcie, jak ona jest zajęta. Uwaga! Zgrywam sobie materiał. Aha. Proszę państwa, proszę pisać złe komentarze. Tata mi przypiek za bardzo pizzę. O nie. No przypiekła mi się ta wasza. Co zrobić? Co widziałaś, Kasia? Białego kraba. Białego kraba Kasia widziała. Nie wiem, czy tutaj też zobaczę, bo w Portugalii bardzo często. No i pomyślałam i zobaczyłam. Mama! Dlaczego ty ciągle... Masz zdjęcie? Nie, nie zdążyłam. Szkoda, bo bym wam pokazał.
Kasia nie zrobiła zdjęcia białego kraba. Słuchajcie, jest jeszcze taka akcja, że dzieci oglądały bajkę i bateria się wyczerpała w laptopie i podłączyłem tą ładowarkę, którą kupiliśmy nową, bo tą starą, oryginalną do laptopa nam ukradli. Podłączyłem ją i mi się spaliła klawiatura w laptopie i nic się nie dało zrobić. Resetowałem laptopa, nie mogłem w ogóle teraz pinu wpisać, żeby się zalogować, ani hasła. I pojechałem do Carrefoura kupić nową klawiaturę za 10 euro. Wróciłem, odpalam komputer, a on po prostu działa. Klawiatura świeci, no i komputer działa. Zobaczcie, jak tutaj będę coś pisał. Klawiatura działa. A co ty kupiłeś? Nie pokazuj, jak piszesz. No nie pokazuję, to są inne liczby. Tu mam pin i jak widzicie, klawiatura działa. Widzicie? Nie trzeba było kupować nowej. I sobie teraz mam jechać. Pół godziny straciłem, żeby kupić tą klawiaturę. Muszę jechać ją chyba oddać, albo zostawimy, może będzie mi się fajnie pracowało, jak laptop będzie daleko, a klawiaturę będę miał gdzieś na kolanach. Jeszcze zobaczymy. No ale cieszę się, bo laptop się naprawił. Trzymajcie się i do następnego vloga. Pa! A co kupiłeś? Klawiaturę. Co? Jeszcze Ania coś. Co robimy? Lody ci się popsuły?